To bardzo szczególny dzień. Myślę, że każdy z nas myśli już o świętach. To jeszcze parę dni. Ale żeby przybliżyć ten temat, jak również zachęcić Państwa do wspomnień później już, poproszę teraz o zabranie głosu wójta gminy Korbudy, pana Leszka Grombale. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że zechcieliście być dzisiaj tu wspólnie z nami. Księże prowacie, szczególne podziękowania. Chórowi również. Proszę Państwa, pozwólcie, że w Waszym imieniu powitam tych najtrwalszych, najznamienitszych naszych przyjaciół. Są służby mundurowe, jest szef Lasów Państwowych, jest szef Stowarzyszenia Przemysłowo-Handlowego ze swoją asystą. Jest wśród nas przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy. Dziękuję serdecznie. Są panie, panowie radni, są panie, panowie sołtysi. Serdecznie wam dziękuję za to, że zechcieliście dzisiaj z nami być. Witamy również księdza Józefa Nowaka, naszego szefa. Witamy księdza proboszcza Słowa, księdza Wiesława. Kończy się rok, który jednocześnie dla gminy Korbudy okazał się być rokiem bardzo dobrym. Mamy ugruntowaną pozycję wśród jednostek samorządu terytorialnego. Jesteśmy w Polsce wśród gmin, a jest ich ponad 2500 na 62 pozycji. W powiecie gdańskim wyszliśmy na pierwsze miejsce, w województwie na czwarte. Myślę, że to świadczy o tym, iż mamy fantastycznych mieszkańców, bo to głównie przecie Was, drodzy Państwo, mieszkańcy, zasługa, a gminy to tylko przypadek, bo to my świadczymy funkcję usługową, a nie odwrotnie. Proszę Państwa, zbliżają się w moim odczuciu, ale myślę nie tylko moim. Chyba takie dla nas Polaków najcudowniejsze święta. W związku z tym z okazji tych szczególnych świąt pozwólcie, że w imieniu wszystkich pracowników Urzędu Gminy, swoim własnym, mojego zastępcy, złożę Państwu najcieplejsze, najserdeczniejsze, z głębi serca płynące życzenia, żeby te święta były dobre, miłe, spokojne, żebyście Państwo odetchnęli od szaleństw dnia codziennego, niekoniecznie zakupów, ale pracy również, żeby się Państwu spełniały przy okazji do tego miejsca pod choinką najskrytsze marzenia. No i proszę Państwa, za chwilę nowy rok. Chciałbym, myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby był normalny, spokojny, żebyśmy czuli, że jesteśmy u siebie, żeby nasza maleńka ojczyzna Korbudy była dla wszystkich domem, żeby podobnie jak święta realizowały się Państwu wszystkie, nawet te najskrytsze marzenia i by zawsze, zawsze otaczała Państwa życzliwość i życzliwi ludzie. To, że Pan Wójt przekazał, ja się do wszystkich tych życzeń dołączam. Ja mam jeszcze jedno takie do Państwa. Jak tutaj patrzę w tej chwili dzisiaj na Was, słuchajcie, takie no, nieprawdopodobnie ciepłe, przyjazne twarze. Bardzo bym sobie życzył, a Państwu też w jakiś pośredni, żebyśmy się za rok z tymi samymi twarzami, uśmiechniętymi, a uśmiechniętymi dlatego, że żebyście byli zadowoleni, żeby ten przyszły rok był lepszy. Nie mówię, że ten był zły, ale zawsze to jest jakaś nadzieja, że następny rok jest lepszy. I tego Państwu życzę. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem, wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się wzrośnie razem z pobożnie, a nie mają groje. Pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają.
Walta Józefa Nowaka. Obchodząc co roku Boże Narodzenie, no nie wyobrażam sobie, by ono nie miało wpływu na nasze codzienne życie. Zaobserwowałem, że coraz mniej ludzi dzieli się opłatkiem. Dzielenie się opłatkiem to dzielenie się życzeniami, które sobie chcemy przekazać. Ale wymaga to spojrzenia w oczy, wypowiedzenia czasem słowa przepraszam, czasem dziękuję. Trzeba po prostu się pojednać. Wtedy życzenia są szczere, płynące z serca. Chciałbym życzyć przede wszystkim tej radości, która właśnie była udziałem tych, którzy pierwsi znaleźli się przy żłóbku. Radości, która jest tak potrzebna, ponieważ jeżeli jesteśmy radośni, potrafimy i przebaczyć, i życzyć dobrze, i czuć się dobrze. Radości, pokoju, przebaczenia, miłości. Tego życzyłbym sobie i każdemu z was. Bracia, patrzcie jedno, jak niebo goreją, znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Dla wszystkich mieszkańców gminy Kolbudy, dla gości, całych rodzin waszych, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Boże Narodzenie jest takim czasem zadumy, że powinniśmy zwykle spowolnić, zamyślić się, zadumać i zastanowić nad tym, co było w zeszłym roku, w minionym roku i co nas czeka w roku następnym. Okres przed nami trudny, bo każdy nowy rok to są nowe wyzwania. Jednak te wyzwania są dla nas bardzo mobilizujące i motywujące do dalszych działań. Dla wszystkich mieszkańców gminy Kolbud, od Kowal począwszy, aż po Czapielsk Buszkowy, dla mieszkańców samej miejscowości Kolbudy i wszystkich innych wsi i sołectw, życzę w imieniu swoim i władz gminy, podobnie jak pan wójt, przewodniczący Młodzieżowej Rady, przewodniczący Rady Gminy, zdrowia, pomyślności, rodzinnego spędzenia świąt Bożego Narodzenia, zejścia w cudzysłowie trochę na ziemię, spowolnienia oraz pamiętania o tym, dlaczego te święta rzeczywiście przeżywamy. Ale wszystkim mieszkańcom gminy Kolbudy życzę przede wszystkim zgody i szczęścia na 2015 rok.